Z racji, że poprzedni materiał z cenzury bardzo Wam się spodobał, to dzisiaj z przyjemnością wypuszczam drugą część. Bez zbędnego gadania, zaczynajmy. W Tajlandii jest dziwny zwyczaj zasłaniania klatki piersiowej. I to bez różnicy, czy jest to nagi torsz, czy też strój bikini. W Dragon Ballu Goku trafił przez przypadek do piekła. Spotkał tam parę ogrów, którzy nosili na koszulce napis Hell, czyli piekło. W ocenzurowanej wersji zmieniono ten napis na Chwil. Byłoby to sprytne i logiczne, gdyby nie fakt, że wielokrotnie ostrzegano Goku, aby uważał na wężowej drodze, bo może spać do piekła. Tak, do piekła, a nie do Chwila. Gohan podczas swojego pierwszego treningu z Piccolo wyhodował sobie w miejscu oka niezłą gulę. W ocenzurowanej wersji postanowiono, że znęcanie się nad dziećmi nie jest fajne i za pomocą nowoczesnej wersji Painta usunięto gulę. No nie wiem, jak dla mnie to jest dopiero znęcanie się nad dziećmi. Pamiętacie Jinx z poprzedniego odcinka? Dokładnie to samo stało się z Mr. Popo, najsilniejszą postacią w całym Dragon Ballu. Oryginalnie był to czarnoskóry badass, ale cenzura nie mogła znieść jego zajebistości, więc pomalowali go na niebiesko. Na samym początku Zetki czy też Kaja widzimy farmera i jego samochód marki Chevrolet. W ocenzurowanej wersji to już nie jest Chevrolecik, ani Ford, ani Fiat. Jest to po prostu samochód farmera. O. I ostatnia rzecz Dragon Balla. Po lewej stronie widzimy Raditza trzymającego małego, płaczącego Gohana. Po prawej stronie widzimy właściwie to samo, tylko że usunięto Gohanowi wytrysk z oczu. Po co? Przecież i tak widać, że płacze. Nie wiem, może chodzi o to, że im większy wytrysk, tym większa krzywda się mu dzieje. A wy jak myślicie? Pod poprzednim odcinkiem narzekaliście, że nie ma kreskówek, tylko są same chińskie bajki, więc okej. Teraz będzie trochę kreskówek. Kojarzycie Żółwie Ninja? Cóż, w USA w latach 80. nie istniało coś takiego jak Żółwie Ninja. Była to dosyć podobna kreskówka o nazwie Żółwie Bohaterowie, czy tłumacząc poprawnie, Wojownicze Bohaterskie Żółwie. W tych czasach USA miało alergię na ninja, uważano, że dają zły przykład i takie tam. Oprócz nazwy zmieniono także broń Michelangelo i tylko jego, bo na przykład takie dwie katany Leonardo wcale nie są B. Wracając, Michelangelo dostał coś na wzór, nie wiem, haka jojo? I co on z tym może zrobić? Bawić się Spidermana? O, właśnie, Spiderman. Tutaj też coś znajdziemy. To będzie taka cenzura bez cenzury, dlatego potraktujcie to jako ciekawostkę. W znanej nam z Fox Kids serii animowanej nie znajdziemy ani jednego momentu, gdzie ktoś komuś sprzedaje gałę. Żeby nie było nieporozumień, za moich czasów sprzedać komuś gałę znaczyło uderzyć kogoś bardzo mocno z pięści. Nie wiem jak jest teraz, nieważne. Taki był zamysł autorów, ponieważ uważano, że walki na pięści są brutalne i nie pasują do typowo chłopięcej kreskówki o superbohaterach z wampirami, jaszczuroludziami i symbiotami z kosmosu. Każda walka, nieważne jakby nie wyglądała, to nie ujrzysz w niej wymierzonego ciosu z pięści. Oprócz jednego odcinka, gdzie Spidey walczył z kimś o nazwie Spot. Wtedy faktycznie sprzedał gałę, ale portalowi, więc to się nie liczy, zwłaszcza, że Spot i tak uniknął ciosu. Teraz coś z kreskówki Steven Universe. Nie oglądałem tej kreskówki, więc nie wiem jak się nazywają te postacie, dlatego nazwę je po swojemu. Mamy akcję, gdzie pewien młody gentleman, który zgaduje jest głównym bohaterem, brzdąka sobie na gitarce, a obok niego śpiewa jakaś duża pani. Niby nic, ale wszystko się zmienia, kiedy na scenę wchodzi żeńska wersja Pinokia. Po lewej stronie macie oryginał przedstawiający dosyć dwuznaczne sceny z udziałem dużej pani i Lady Pinokia. Po prawej wszystkie te sceny zostały wycięte i zastąpione jednoznaczną reakcją młodego gentlemana. Według mnie prawa strona jest gorsza, bo nie widzimy co się dokładnie dzieje, a reakcja młodego gentlemana może nam mówić, że dzieje się coś więcej niż to, co widzimy po lewej stronie. A na zakończenie kilka szybkich przykładów. W Ameryce anime One Piece nieźle dostało po dupie. Po lewej na plecach postaci widzimy strzelbę, po prawej pistolet na wodę. Natomiast Sanji, który w oryginale jest palaczem, w Ameryce lubi sobie od czasu do czasu postać lizaczka. Tutaj Luffy zostaje zaatakowany ostrymi kołkami. W ocenzurowanej wersji przyjął na siebie ostrzał przepychaczek do kibla. I na zakończenie dwa przykłady z Yu-Gi-Oh! Po lewej widzimy postać, która nazywa się Nico Smiley. Po prawej również widzimy tę samą osobę, tylko ze zmienionym wąsikiem, aby nie daj Boże nie pomylić go z Hitlerem, bo przecież jest on taki podobny do niego. I na dzisiaj to wszystko. Jeśli ta część również Wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę, a na kanał wskoczy jeszcze jedna. Jak ostatnio, jeśli chcecie Raven z miniaturki, to link w opisie. Okej, ode mnie to tyle, tak więc dzięki za oglądanie i na razie.